Szpiegul.pl, cześć. Dziś krótko o cyberbezpieczeństwie. Dzisiejszy odcinek poświęcimy zagadnieniu, które z jednej strony wydaje się dziać gdzieś na obrzeżach koncepcji CSI, z drugiej jednak jest jego istotną częścią, czyli właśnie cyberbezpieczeństwo. Zaczynamy. Co to jest cyberbezpieczeństwo? Powiem coś niepopularnego, lecz niestety prawdziwego. Poczucie bezpieczeństwa jest złudne. W dzisiejszym świecie nikt nie powinien czuć się w pełni bezpieczny. Żadna organizacja, żaden człowiek czy też państwo. W cyklu CSI mówiliśmy o tym, jak usytuowana jest firma na mapie konkurencyjności. Środowisko wewnętrzne, bliższe otoczenie, czyli mikro, oraz otoczenie dalsze, makro. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pojawił się nowy czynnik w makro otoczeniu, w otoczeniu dalszym, który musimy uwzględniać. Jest to noosfera. Noosfera, czyli sfera ludzkiego umysłu. To właśnie w niej odbywa się zarządzanie percepcją. W firmach, w których koncepcja CSI jest wdrożona, rozwinięta, mówi się o strategicznym zarządzaniu percepcją. Jaki jest cel strategicznego zarządzania percepcją? W przypadku politycznych wojen informacyjnych celem jest władza. W przypadku wojen handlowych chodzi przede wszystkim o zysk. Zero romantyzmu, czysty pragmatyzm. Przy czym na poziomie ideologicznym celem jest władza i pieniądze. Na poziomie strategicznym zwyciężenie konkurencji w polityce przeciwnika i utrzymanie przewagi. Na poziomie taktycznym koordynacja walki informacyjnej i zdobycie przewagi konkurencyjnej lub politycznej w polityce. Na poziomie operacyjnym realizacja celu starcia informacyjnego. Eksperci RAND uznali, że noosfera obejmuje dwie pomniejsze sfery. Infosferę oraz cyberprzestrzeń. Przy czym infosfera jest pojęciem szerszym. Obejmuje wszystkie istniejące systemy informacyjne. Cyberprzestrzeń zaś tylko te systemy, które wchodzą w skład sieci. Sieć rozumiemy jako system powiązanych ze sobą komputerów oraz cała infrastruktura, bazy danych, hardware i software. Istnieją dwie dziedziny związane bezpośrednio z bezpieczeństwem firmy, które dzieją się na obrzeżach koncepcji CSI. Jest to ochrona mienia oraz tytułowe cyberbezpieczeństwo. Może się wydawać, że one są traktowane nieco po macoszemu, ale jest to złudne. Ochrona mienia jest bowiem zawodem licencjonowanym w jakikolwiek sposób w większości krajów. Można również zdobyć certyfikat odpowiedniej organizacji międzynarodowej w tym właśnie zakresie. Nie ma potrzeby dodatkowego certyfikowania w ramach koncepcji CSI. Działania dotyczące ochrony mienia są to działania wspierające nie tylko działalność operacyjną firmy, ale i jakąkolwiek działalność pionów CSI w firmie. Mimo tego należy uznać, że ochrona mienia jest częścią działu bezpieczeństwa biznesu. Ma jednak niewiele wspólnego z zarządzaniem strategicznym. Jak już wspomniałem w którymś z poprzednich odcinków, działania pionu CSI ograniczają się w tym zakresie do stworzenia wytycznych dla zwykle zewnętrznej służby ochrony. I podobnie ma się sytuacja z cyberbezpieczeństwem. Specjalista w tym zakresie, a właściwie zakresach, ale o tym za chwilę, musi posiadać bardzo specyficzną wiedzę i doświadczenie, a nierzadko okazywać się określonym certyfikatem potwierdzającym je. Rola specjalisty CSI ogranicza się tak naprawdę do ustalenia, jakiego typu zakres cyberbezpieczeństwa firmy jest w danym momencie wymagany i wskazanie wytycznych do odnalezienia i zatrudnienia odpowiedniego specjalisty w tym zakresie lub też wynajęcia firmy zewnętrznej. Koncepcja cyberbezpieczeństwa jest to sprzeciw. Sprzeciw wobec bezkarności, lekkomyślności i ekspansywności cyberprzestępców. Jest to forma przeciwdziałania i prewencji zagrożeń cyfrowych. Działania atakujących wciąż ewoluują i doskonalą się. Dlatego nie ma rozwiązania pozwalającego na osiągnięcie stanu pełnego cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych
na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Z punktu widzenia CSI, cyberbezpieczeństwo polega na zapewnianiu bezpieczeństwa biznesu, sieci zasobów cyfrowych oraz procesów i działań w systemach informatycznych. Do najważniejszych zasobów zaliczamy kapitał, infrastrukturę IT oraz informacje. Aby chronić firmy przed niebezpieczeństwem, trzeba zdecydować, co przede wszystkim chcemy chronić ze względów strategicznych. Mam na myśli wszystkie informacje i dane, których utrata lub ujawnienie może oznaczać stratę finansową lub wizerunkową dla firmy, kary administracyjne, na przykład kary w związku z naruszeniami RODO, roszczenia cywilne, obejmuje również koszty związane z utratą dochodów, klientów, jak i koszty operacyjne. Niekiedy może się to zakończyć upadłością firmy. Ponadto naraża osoby decyzyjne, na przykład członków zarządu, na zarzut braku należytej staranności pełnienia funkcji. Za to grozi kara 10 lat więzienia, artykuł 296 kodeksu karnego. Skuteczna ochrona informacji jest bardzo trudnym zagadnieniem. Tempo rozwoju i stopień skomplikowania technologii IT sprawiają, że luki w bezpieczeństwie systemów są zjawiskiem powszechnym. Do tego należy dodać podatność pracowników na manipulacje. Najsłabszym ogniwem zawsze pozostaje człowiek. Obecnie duży nacisk kładzie się na cyberbezpieczeństwo w branżach, gdzie wykorzystuje się rozbudowane systemy, gdzie przetwarza się dane o użytkownikach, czyli dane osobowe, partnerach lub firmach. Cyberprzestępcy paraliżują funkcjonowanie firmy, niszczą architekturę IT, przechwytują kapitał, utrudniają dostęp do zasobów oraz modyfikują, kopiują i kradną dane. Dlaczego tak dobra nazwa jak cyberbezpieczeństwo nie jest właściwa? Przynajmniej dla specjalistów IT security. Większość z nich, o ile nie wszyscy, używa słowa cyber co najwyżej ironicznie. Dla nich cyberbezpieczeństwo to popularny marketingowy termin, przydatny dla użytkowników portali społecznościowych. Jest to branża na tyle szeroka, że często każda z osób wykonujących ten zawód, czyli IT security, zajmuje się zupełnie czymś innym. Główne obszary zainteresowań to bezpieczeństwo IT, bezpieczeństwo oprogramowania, bezpieczeństwo teleinformatyczne, bezpieczeństwo sieciowe, kryptografia i informatyka śledcza. I pewnie można by wymienić jeszcze sporo z nich. W każdym z tych obszarów zaś można wskazać obszerne zakresy zainteresowań. Bezpieczeństwo danych to proces wielopoziomowy, związany z odpowiednim zarządzaniem ryzykiem, uświadamianiem wszystkich pracowników firmy, a także, a może przede wszystkim, stworzeniem rozbudowanych, lecz zrozumiałych procedur reagowania na incydenty, z zachowaniem hierarchii potencjalnych zagrożeń. W sytuacji kryzysowej liczy się bowiem szybka reakcja. Zatem wskazane jest zaprojektowanie i wprowadzenie systemów wczesnego ostrzegania, uwzględniających aktywność pracowników, wszystkich pracowników oraz wszystkich działów firmy. Z punktu widzenia koncepcji CSI istotne są trzy obszary związane z cyberbezpieczeństwem w firmie. Pierwszy to analiza celem identyfikacji luk w bezpieczeństwie. Drugi to ochrona. Chodzi o podnoszenie poziomu zabezpieczeń. Trzeci reakcja, czyli obsługa cyberataków. Ponadto powinno przeprowadzać się testy penetracyjne i audyty bezpieczeństwa, za pomocą których można wykryć luki i ewentualne podatności posiadanych systemów, baz danych, infrastruktury. Dodatkowo trzeba stale monitorować anomalie i każdy podejrzany ruch w sieci, aby nie dopuścić do ingerencji z zewnątrz. W przypadku systemów informatycznych o szczególnym znaczeniu zaleca się utwardzanie w celu zapewnienia tym systemom dodatkowej odporności na potencjalne ataki. Jeśli zaś nasza firma doświadczy ataku, trzeba jak najszybciej ustalić straty, określić zasięg agresji, zebrać materiał dowodowy, przeanalizować przyczynę prowadzenia ataku,
oraz wypracować mechanizmy naprawy, czyli to wszystko, co obejmuje tak zwaną informatykę śledczą. W zakresie cyberbezpieczeństwa istotne są również audyty śledcze wykorzystujące analizy big data. Chodzi o wykorzystanie big data w szukaniu nieprawidłowości oraz oszustw. Należy wówczas nałożyć na siebie duże ilości różnych danych. Te dane nakłada się na procesy i poszukuje anomalii. Anomalii odbiegających od standardów. Dzięki zastosowaniu takiej metody, takiej głębokiej analizie, ujawnia się zdarzenia, o których nikt nie wiedział i których nikt dotychczas nie zauważył. Jak wygląda rzeczywistość? Liczba cyberataków skierowanych przeciwko biznesowi ma tendencję rosnącą. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Zarówno pod względem rozpowszechnienia, jak i potencjału niszczenia. Dlatego cyberbezpieczeństwo staje się jednym z kluczowych obszarów inwestycji przedsiębiorstw, bo ataki hakerów są coraz bardziej precyzyjne i coraz bardziej kosztowne, szczególnie gdy dotyczą klientów. Firmy rozumieją co prawda wagę cyberataków, ale nie chcą ponosić kosztów. Cyberbezpieczeństwo wymaga bowiem zasobów, czyli osób kompetentnych. Jednak ich zatrudnienie nie przekłada się wprost na sprzedaż i nie stwarza dodatkowych przychodów. Regulacje dotyczące compliance są takie, że zabezpieczenia, procedury i regulacje wewnętrzne powinny odzwierciedlać faktyczny podział obowiązków i odpowiedzialności w firmie. Projekty w firmach są jednak robione na dwa sposoby. Albo cały wysiłek wkładany jest w opisanie opasłych tomisk procedur, ale takich tomisk nikt nie traktuje na serio. Albo powstają dokumenty maksymalnie krótkie, maksymalnie treściwie, także w komponencie prawnym, które mają łatwość zastosowania i wdrożenia. W Polsce obowiązuje już ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, implementująca unijną dyrektywę NIS, czyli Network and Information Systems Directive. Ustawa dotyczy instytucji administracji rządowej, samorządowej oraz niektórych przedsiębiorców, tych, którzy są klasyfikowani jako operatorzy usług kluczowych. Między innymi są to dostawcy gazu, dostawcy prądu, firmy transportowe, służba zdrowia, banki. Na zakończenie wspomnę o całym wachlarzu organizacji certyfikujących w ramach cyberbezpieczeństwa. Dostępna oferta obejmuje różnego rodzaju zakresy i poziomy trudności. Profesjonalista CSI powinien się w nich na tyle orientować, by wiedzieć, czym dokładnie legitymuje się kandydat do pracy w naszej firmie na stanowisko związane z cyberbezpieczeństwem. W tym roku Parlament Europejski przyjął unijny akt cyberbezpieczeństwa w sprawie ENISA, czyli Agencji Unii Europejskiej do sprawy cyberprzestępczości, wprowadzający obowiązujący na terenie całej Unii system certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Jego celem jest zapewnienie, by certyfikowane produkty, procesy i usługi sprzedawane w krajach unijnych spełniały standardy bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na odcinek podsumowujący całą koncepcję wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI Corporate Security Intelligence. Subskrybujcie kanał, subskrybujcie newsletter. Widzimy się na blogu, w social mediach. Cześć!